chicken well done with the Scottish one. Panie trenerze, poprosimy o ocenę meczu, jak pan to widział, ławki trenera. Szczerze mówiąc, no chyba wszyscy widzieli, jak to wyglądało. Zdecydowana wygrana Zamynia mogła być wyższa, chociaż uważam, że i tak sędzia nie musiał pomagać im. No pan ma młody zespół i się młody tak... zespół, średnia wieku 19, dzisiaj to chyba nawet mniej. Dla niektórych to jest, a czy dla połowy przynajmniej to jest pierwsze... kontakt z seniorską piłką. Spróbował Kozicki, Białkowski grać dzisiaj z kontuzją lekką, ale po 20 minutach, jak jeszcze zmiany zrobiłem, to już mówię, no grają, mało laty grają. Jest jak jest, no jest jak jest, gramy dalej i tyle. Panie trenerze, prosimy o ocenę meczu, jak to wyglądało z ławki trenera, wysoki wynik. Zgadza się, wynik był wysoki, ale na pewno gra i tak pozostawia może niewiele do życzenia, ale na pewno wymagamy od siebie więcej, bo początek meczu nie był najlepszy w naszym wykonaniu, mieliśmy inne założenia, nie wyglądało to tak jak chcieliśmy, ale szybko strzelona bramka, jedna, druga zaraz ustawiła ten mecz tak naprawdę i wynik jest wysoki, ale te mecze najbliższe tak naprawdę będą na pewno o wiele cięższe, bo na pewno zespoły będą się lepiej prezentować niż zespół z Karszewa, dlatego te mecze dopiero tak naprawdę, te ciężkie, to są przed nami. Trener gości mówił, że grała u niego młodzież. No wszędzie gra młodzież. To, czy gra młodzież, czy nie gra młodzież, to nie ma znaczenia. Czy praktycznie gdzie grają, w jakiej lidze, trzeba się cieszyć, że gra młodzież, a jeśli taki mają zespół, to grają młodzieżą. Dzisiaj pan oszczędzał zawodników, tą piękną bramkę strzelił Oskar. Zgadza się, mamy 20 ludzi w kadrze, każdy jest potrzebny, każdy dostaje swoje szanse. Na pewno po to te zmiany były zrobione, żeby jeszcze zespół dostał impulsu, żeby padły kolejne bramki i tak też było. Może ta druga połowa nie była jakaś też dobra w naszym wykonaniu, dołożyliśmy 3 bramki. Mówię, cieszymy się z wyniku, ale tak naprawdę jest duża pokora w nas i dalej pracujemy i myślę, że będzie dobrze.